Freljord, zimowa i surowa kraina spowita lodem, kolejny region objęty zrujnowaniem, kolejny region z nowym sentinelem i kolejne misje do wykonywania. Dziś po raz drugi zagłębimy się w fabułę zrujnowania, porozmawiamy o znanych już postaciach, Olafie oraz Vex. Nie przedłużając, witajcie moi drodzy, ja jestem Marwek, a dziś przeanalizujemy fabułę zrujnowania we Freljordzie. Kochani, zanim zacznę, muszę odnieść się do tego, co pisaliście pod poprzednim filmem, a że oczywiście czytam wasze komentarze, bo jakim byłbym twórcą kontentu, gdybym nie słuchał i nie czytał tego, co piszą moi widzowie. Po pierwsze, tak, strażnik, który pojawił się przy regionie demacjańskim, to strażnik Buchru, a nie Buchuru. Rzadko, ale jednak zdarza mi się, że moja głowa zapamiętuje pewne słowa inaczej, niż te brzmią w rzeczywistości i później tak to przekręcam. Oczywiście wszystko, co o tamtym strażniku z Wysp Węży przedstawiłem, jest zgodne z prawdą, poza wymową. Druga rzecz to fakt, że część z was zwróciła mi uwagę, całkiem słusznie i dobrze, że jesteście czujni, że przecież Lucian nie musi wszystkiego wiedzieć, że według jego wiedzy reliktowe bronie to jedyne, które mogą zwalczyć upiory mgły. Znaczy, generalnie to nie tak, że wcześniej, dosłownie moment wcześniej od tego, co powiedział, widział jak Gwent ciacha nieumarłych swoimi nożyczkami, ale tak, macie rację, Lucian mógł o tym nie wiedzieć, ponieważ nie jest on wszechwiedzącym bohaterem w League of Legends i to, że my znamy jakieś fakty i historie, to nie znaczy, że on musi to znać. Ja się z tym w 100% zgadzam. I jest to moja wina, przyjmuję to na klatę, bo źle to określiłem. Nie przedstawiłem pełnego kontekstu. Bardziej miałem na myśli nie, że Lucian się myli, ale że przez to powiedzenie Lucjana tak jest to przedstawione w zrujnowaniu. Nie chciałem w tamtym i tak już długim filmie podejmować tematu Olafa, którego przytoczyłem, ale chodziło mi tu bardziej o całą tematykę eventową. Chodzi mi o motyw, że strażnicy światła zmieniają swój oręż po to, aby walczyć z Viego, bo swoim nie mogą. Co u Vayne niby miałoby mieć sens, ale nie do końca, co wykazaliśmy sobie wczoraj. Mogłoby mieć to sens na przykład u Diany, która w pewnym lorowym momencie porzuciła swoje księżycowe ostrze, lub gdyby to rzeczywiście było nieskuteczne w walce z nieumarłymi. Tak jak mówiliśmy wczoraj, były sytuacje, gdzie Vayne czy inne postacie z upiorami mgły skutecznie walczyły. Oczywiście najprawdopodobniej to wszystko będzie wyjaśnione. Podsumowując, bardziej chodziło mi o ten motyw, o tą nieścisłość, a nie o samą niewiedzę Lucjana. Przedstawiłem to nie tak jak powinienem, dlatego przepraszam. A teraz zobaczmy, jakie przygody czekają nas we Freljordzie w walce z Viego. Od razu zaznaczam, że jeżeli sami chcecie odkrywać fabułę zrujnowania, ten film raczej nie będzie dla was najlepszy. Ale nie sposób jest analizować historię, nie spoilerując. Z kwatery głównej Strażników Światła przenosimy się do Freljordu, a bardziej do tamtejszej bazy strażników. Ta okazuje się jest głęboko zasypana śniegiem i w nim w zasadzie ląduje nasza drużyna. Co ciekawe, Gwen dziwi się widokiem śniegu, gdyż widzi go pierwszy raz, natomiast cała ekipa wykopuje się w górę na powierzchnię. Oczywiście o tym, że Freljord będzie zrujnowany, wiedzieliśmy już wcześniej, nawet grafikę, która jest tutaj tłem, pokazywałem wam na jednym z materiałów. Nasi strażnicy mają jednak problem z poruszaniem się, gdyż wszędzie jest bardzo wysoka warstwa śniegu. Lucian mówi, że przydałaby się teraz łopata. I przez ułamek sekundy liczyłem, że hej, musi się tutaj pojawić Yorick. Nieważne, że później myślałbym, hej, jak ten chłop się tutaj znalazł, przecież powinien być na Shadowlands. Ale Riot Games, my chcemy Yoricka i kilka innych postaci, no... Denerwujecie tą łopatą, kurde, no. Mam taką nadzieję, że skoro udamy się w evencie na Wyspy Cienia, bo jest to ewidentnie zaznaczone, mam nadzieję, że Shadow Isles nie zostaną do tego uzdrowione, gdyż pamiętam, że nie da się przywrócić ich do poprzedniego stanu według aktualnego lore, a w ogóle największą nadzieję mam, że pojawi się tam wreszcie Yorick. No i Maokai oczywiście.
Swoją drogą, przywrócenie Wysp Cienia do stanu poprzedniego sprzed zrujnowania. Nie wiem, czy byłoby to dobre rozwiązanie. Wyspy Cienia są przecież bardzo ciekawym regionem. Niemniej, spotykamy Olafa, który walczy i krzyczy, ty trupi Draugrze. Ale mam teraz flashbacki z Wiedźmina. Niemniej, Olaf walczy z upiorem mgły, Gwen jest zachwycona, że freljordzki wojownik ma na sobie skóry zwierząt i mówi, że trzeba bohatera o wszystko wypytać, a jego wiedza o krawiectwie najwyraźniej jest wyborna. Lucian stwierdza, że przecież zna Olafa, co jak najbardziej jest prawdą. Ci przecież spotykali się podczas Harrowing w Bilgewater, dokładnie podczas tego Harrowing, gdzie Ilaoi przyzwała Białą Mgłę, gdzie kule Miss Fortunki pozbywały się upiorów i topory Olafa pozbywały się nie tylko upiorów, ale też nieumarłego Kraken Wyrma. Ale tutaj Olaf nie potrafi swoim uzbrojeniem pokonać nieumarłego. Na początku powiedziałem sobie, jak to? Przecież Olaf za pomocą swoich broni wcześniej przecież nieumarłych pokonywał. O czym mówiłem wam przecież we wczorajszym filmie. Zatem jak to jest? Co to za kolejna lorowa nieścisłość? I tak sobie mówię, kurczę, no nie może tak być przecież. O Olafie generalnie nie wiemy aż tak dużo. Dlaczego Riot miałby pójść na coś takiego? Miałby zrobić taką dużą gafę? I zacząłem oglądać Olafa i tak, jego pas czy hełm wyglądają inaczej, ale zakładam, że są tutaj pewne wizerunkowe uproszczenia względem grafiki, którą widzimy w grze, czy w zasadzie w ekranie ładowania, no ale jego topory wyglądają rzeczywiście inaczej. I w zrujnowaniu wygląda na to, że rzeczywiście Olaf ma inne topory i nawet nie jest to uproszczenie graficzne. Szczerze, jak do mnie to dotarło, to siedziałem około 20 sekund, myśląc, jak? Dlaczego? To ja nadal trochę tak myślę. Dlaczego inne? Ponieważ wiemy, że Olaf jest Iceborne'em i dzierżył co najmniej jedną broń z prawdziwego lodu, jeden topór co najmniej, ale tutaj, cytuję, rozszalały berserk próbuje rozsiec upiora swoimi stalowymi toporami. Myślałem jeszcze, że kurczę, może to błąd w tłumaczeniu, ale True Ice Axe jakoś nie wydaje mi się możliwe, żeby to mogło być przetłumaczone na stalowe, ale i tak musiałem to zobaczyć. I w angielskiej wersji eventu też są stalowe topory. Zatem tutaj ma stalowe topory, zupełnie nieskuteczne w walce z upiorami. Ale co stało się z jego normalną bronią? Gdzie przepadła? Przyznam się szczerze, że w mojej opinii do Olafa świetnie pasowałby motyw, że w swoim szale zgubił swoje stare uzbrojenie i jakąś bestię dobił gołymi rękoma, ale to pierwsze, co przyszło mi do głowy i tak totalnie poważnie. Zapytam, co się tutaj wydarzyło? Tak totalnie poważnie i na serio. Co się stało? Bo swoją drogą to też czyni Olafa nieco słabszym bohaterem, znaczy nieco. Czyni to z niego bardzo istotnie słabszą postać. Jestem ciekawy, czy to rzeczywiście planowana zmiana, czy może coś nie zagrało w scenariuszu. Olaf, co jest moim zdaniem świetne, w swoim szale służy za pług i odśnieża naszej ekipie bohaterów drogę. Wreszcie bohater dogania potwora mgły, ale ten, co ciekawe, finalnie ucieka. Senna mówi, że powinniśmy skupić się na szukaniu Viego, a nie na Olafie. Okazuje się jednak, że w tym samym czasie Olaf został strącony ze wzgórza przez Władczynię Cienia, jak bohater ją określa, co Vex nie za bardzo się podoba, bo tak o nią dokładnie tutaj chodzi. Dochodzi do takiego krótkiego pojedynku Olafa i Vex, który barbarzyńca przegrywa. Cieszy się z tego, a Vayne dziwi się, o co tutaj w ogóle chodzi. Olaf krzyczy, że tak, Vex, wreszcie się uda, że wreszcie Olaf znalazł przeciwnika, który go pokona i ten będzie mógł umrzeć śmiercią wojownika. Do tego Olaf wspomina o tysiąckroć przebitym niedźwiedziu, jest to oczywiście jeden z wielu przydomków, jakie we Freljordzie nosi Volibear. Vex zaczyna szykować mordercze zaklęcie mające być wymierzone w Olafa. Lecz strażnicy w tym samym czasie decydują się na pomoc wojownikowi. Vex dziwi się i stwierdza, że w sumie okej, ale ona i tak nie chciała walczyć i w sumie to ma to wszystko tak naprawdę w głębokim poważaniu. Wraz z cieniem odchodzi z pola widzenia.
Olaf jest oczywiście wściekły, że strażnicy uratowali mu życie, co jak najbardziej pasuje do charakterystyki tego bohatera. I ogólnie Olaf, tak jak Gwen, choć wiem, że sporo osób na tą Gwenę narzeka, o czym mówiłem wczoraj, tak Olaf jest przedstawiony chyba nawet lepiej od Gwen, albo co najmniej na tym samym poziomie, bym powiedział. Niemniej, po chwili wchodzi tutaj Lucian, mówiąc, aby Olaf się opanował. Przecież sporo razem żeglowali i razem w Bilgewater walczyli z Harrowing, więc o co mu w ogóle chodzi? Skąd ta wrogość do strażników? Wspominana jest tutaj również Miss Fortunka, która swoją rolę w zrujnowaniu również odegra. Olaf niestety niczego takiego nie pamięta i zaczyna szarżować na naszą drużynę. Walka przebiega w taki sposób, że strażnicy ledwo blokują ciosy Olafa pełnego furii i ledwo robią jakiekolwiek uniki. Lucian stwierdza, że pewnie dostał w głowę kilka razy za dużo, co muszę przyznać, nieziemsko mnie rozbawiło. Gwen stwierdza, że może uda się uspokoić Olafa słodkimi słówkami, z czym Vayne się nie zgadza, ale świeżak zaczyna rozmawiać z Olafem, co skutkuje tym, że prawie ginie, ale konwersacja trwa dalej. Ja akurat zapytałem Olafa o brodę, a ten odpowiedział mi, że jego ojciec i babcia mieli podobne. Znów Olaf zamachuje się w naszą stronę, aby finalnie się uspokoić. Rozmawiamy o tym, że Olaf chce, aby go zapamiętano i Sedna wychodzi z propozycją, aby odnaleźć Vex. Olaf ponownie z nią zawalczy, a strażnicy zajmą się Harrowing. Olaf przystaje na taki układ, Gwen dostrzega Vex ze swoim kompanem na szczycie góry, co może też być ciekawe pod kątem gameplayu, cień unosi Vex, co pozwala jej na szybsze przemieszczanie się. Pod kątem gameplayu dlatego, że nie znamy jeszcze jej umiejętności i w zasadzie można się zastanawiać, czy to, co potrafi zrobić w lore, będzie mogła zrobić na Summoner's Rift'cie czy na jakiejkolwiek innej mapie. W każdym razie Vex w lodzie poszukuje kolejnego artefaktu dla Viego. Olaf wspomina, że zaprowadzi naszą drużynę przez lodowe jaskinie i za kilka godzin będą na szczycie góry, na której aktualnie Vex jest. Senna i Lucian dziwią się, jak to tak długo, dlaczego kilka godzin, a Olaf śmieje się, że przecież nie mają cienia, który mógłby ich tam przetransportować. Po wspomnianych kilku godzinach docieramy na szczyt, gdzie cień wykopuje artefakt dla Viego. Rozpoczyna się dialog z mroczną przedstawicielką rasy Yordle, ta stwierdza, że w sumie nawet nie chce tu być, ale Viego potrzebuje kolejnego świecidełka, żeby świat stał się ponury i mroczny, a tego właśnie bohaterka chce. Strażnicy szykują się do walki, Vex zastępuje cień przy kopaniu, a ten rusza naprzeciw naszej drużyny. Cień ochrania Vex przed strzałami z reliktowych broni i do tego wypluwa gęsty fragment czarnej mgły, która powoduje mdłości i ból u naszych bohaterów. Mgła wpływa najwyraźniej na wszystkich poza Olafem, ten ma wskoczyć w wir walki, ale okazuje się, że jest za spokojny, dlatego trochę dostaje w cudzysłowie wyzwisk, wpada w szał, co ciekawe strażnicy łapią go pomimo ataku mgły cienia Vex i odwracają go w kierunku sojuszników Viego. Znaczy, to odwrócenie tak nie do końca mi pasuje, ale sam motyw, żeby obrażać poniekąd Olafa, żeby się wkurzył, powiem, że pomysł całkiem fajny i czegoś takiego w ogóle się nie spodziewałem. Wracając, Olaf w szale przebija się przez cień i pędzi w stronę sojuszniczki zrujnowania. W tym samym czasie Vex wydobywa ze śniegu magiczny artefakt, który okazuje się grzebieniem z kości słoniowej. I tak, pewnie wiecie już co zrobiłem? Pewnie sobie pomyśleliście, że już zacząłem się zastanawiać, czy są słonie w League of Legends. Znaczy, tak nie było, bo wiedziałem wcześniej, że są. Na przykład Noxianie je wykorzystują. Chociażby służą jako wierzchowce dla Avarossan, czyli ogólnie popleczników Ash, czy w karciance pojawił się słoń imieniem Stomper. Wracając, Olaf nie zdążył zaatakować Vex i ta wraz z cieniem uciekają z lodowej góry. Niemniej Olaf goni Vex, a my ze strażnikami gonimy Olafa. Lucian stwierdza, że nie są w stanie jej dogonić, strażnicy wpadają na pomysł, aby strzelić w górę celem wywołania lawiny i zamknięcia wyjścia z przełęczy, w której aktualnie bohaterowie się znajdują. Rzeczywiście plan się udaje.
Co ciekawe, naszej drużynie udaje się również zdenerwować Vex, co jest mega interesujące, gdyż jej jedną z głównych cech charakteru ma być obojętność. Tutaj również dowiadujemy się, że Vex jest nastoletnią jordlową dziewczyną. Czyli ci, którzy mówili, że mamy tutaj sporo nawiązań do nieszczęśliwych, mrocznych nastolatek, brawo, udało wam się odgadnąć. Co więcej, co oznacza nastoletnia względem jordli? Bo ci mają od kilkudziesięciu do wielu, wielu tysięcy lat. Zatem być może okaże się, że Vex jest najmłodszą przedstawicielką tej rasy, nieco inną od reszty, przeżywającą młodzieńczy bunt, tak bym to określił. Jordle też przeżywają nastoletni bunt. Ciekawe, że objawia się to pomocy w praktycznym unicestwieniu Runtery. Ja się pytam, gdzie są twoi rodzice, droga Vex? Chyba czas to szaleństwo zatrzymać. Dalej Vex przywołuje cień skierowany w strażników, który ich spowalnia. Zarówno ruch, jak i mowę, co też może być pewną gameplayową przesłanką, co bohaterka na Summoner's Rift'cie czy innej mapie będzie robić. Vex mówi, że zaatakowała strażników rozpaczą, ale wygląda na to, jakby był to atak jakimś spowolnieniem czasu, bo gdy strażnicy ruszyli zaatakować bohaterkę, dotarli tam, a okazało się, że tej dawno tam już nie ma, a gdzieś w oddali duet wchodzi już w czarną mgłę. Olaf jest oczywiście przerażony i zdenerwowany. Lucian chce zaproponować mu dołączenie do strażników. Senna ma ku temu sporo wątpliwości, ale oczywiście finalnie strażnicy opowiadają Olafowi o największym przeciwniku, z jakim może zawalczyć, czyli oczywiście o zniszczonym królu, czytaj Viego. Oczywiście taka narracja Olafowi się podoba, później zostaje zaprzysiężony jako strażnik światła, lekko zmieniając pod siebie przysięgę. Gwen oczywiście pomaga w doborze uzbrojenia i garderoby i po chwili wychodzi zmieniony Olaf, którego znamy ze skina Sentinel. Na koniec, na pewno zauważyliście już wcześniej przy samym wyjściu Sentinel Olafa, że ten ma opaskę na oku. Jest to dość zastanawiające, szczerze mówiąc słyszałem wiele teorii, jak również kilka urodziło się w mojej głowie, ale na razie wolałbym o tym nie mówić, gdyż może to w jakiś sposób być związane z fabułą, ale nie wiem, wydaje mi się, że jest to po prostu element designu, ale też mogę się mylić. Dlatego moi mili, na tym zakończymy, ja wam pięknie dziękuję za obejrzenie i widzimy się w kolejnych materiałach. Do następnego, trzymajcie się, cześć!